Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Dobry wieczór, tutaj Franciszek Cofta i audycja Między nami mówiąc. I dobrze, że jesteście. Dzisiaj znowu będziemy odkrywać tych, którzy są między nami. No i już parę razy się zdarzyło, że jako moi goście są właśnie moi szkolni przyjaciele, koledzy, koleżanki. No i tak też już po raz czwarty będzie też dzisiaj taka koleżanka ze szkolnej ławki. I jest z nami Marta Rister, która w ostatnich czasach, w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach przemierza świat autostopem. Dobry wieczór, Marta. Dobry wieczór. Marta, powiedz, ile kilometrów przejechałaś już autostopem? Ostatnio właśnie liczyłam. Ostatnio liczyłam. Na potrzeby audycji oczywiście. No tak ponad 25 tysięcy kilometrów myślę. Chociaż no ciężko to bardzo policzyć. No 25 tysięcy tak kilometrów. A jakie kierunki, w jakich kierunkach jeździłaś? Jakie wyprawy masz na swoim koncie? Na początku Polska. Tam wiadomo, Wrocław, jakieś takie miasta, Gdańsk, Kraków i w ogóle. No i potem już zaczęłam trochę dalej jeździć i takie kierunki, no nie wiem, Praga, Wiedeń, Drezno w Niemczech, tam Hamburg. Potem pojechałam raz z przyjaciółką na Gibraltar i jechałyśmy z Poznania przez całą Europę, czyli tam Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia. Przez Belgię wracałyśmy. No i jeszcze co do takich podróży, to jak był jakiś tani lot, na przykład na Majorkę albo do Norwegii, to tam też jeździłam stopem. A czy pamiętasz, jak to się zaczęło? Jak złapałaś swój pierwszy autostop? Mój pierwszy autostop. To było, nie wiem, czy to jest do końca autostop, ale tak mi się właśnie zawsze kojarzy na początku. W podstawówce byłam na obozie i był taki bieg na orientację. I ja w tym biegu byłam jakby, dowodziłam drużyną i szliśmy tam lasem i jechała auto z paką i była taka mega długa, prosta droga. No i to auto jechało prosto i tak stwierdziłam, że w sumie szybciej będzie, jak się z nim zabierzemy. No i tam do niego podbiegłam, zapytałam się, czy możemy się zabrać i cała moja grupa się zapakowała na tą pakę. Z paką, no. Czyli miejsce, gdzie można przewozić różne towary albo właśnie autostopowiczów. Dokładnie. No ale ostatnio, w ostatnich latach, trzech, prawda, dwóch, ten autostop trochę towarzyszy tak bardziej twojemu życiu. Jak to się zaczęło tak ostatnio? Ten ostatnio, przez te ostatnie lata? Tak. No taka dłuższa... czytałam bardzo dużo jakichś podróżniczych blogów i w ogóle. Oglądałam mnóstwo filmików na YouTubie, jak to ludzie sobie właśnie podróżują. Też słyszałam od kogoś tam znajomego, że gdzieś tam pojechał autostopem, ale to było dla mnie takie bardziej nieosiągalne. No i tak pewnego dnia sobie czytam na blogu i zobaczyłam zdjęcie Diabelskiego Mostu w Niemczech i stwierdziłam, że muszę to zobaczyć. I właśnie gadałam o tym z przyjaciółką, no i stwierdziłyśmy, że pojedziemy tam sobie stopem. No i spakowałyśmy plecaki i tak mega spontanicznie w sumie wzięłyśmy namiot. I pojechałyśmy sobie na kilka dni. No i to była taka pierwsza wyprawa. No nie licząc oczywiście tej przygody jeszcze w młodzieńczych latach. Dokładnie. No i potem kolejna i kolejna. I tak to się zaczęło. No tak. No i to już jest potem takie uzależniające, że jak zaczniesz, to tylko jak masz wolne, to jeździsz. Czyli teraz każda majówka, każdy wolny weekend? No tak. Dokładnie. A gdzie w ostatnie majowe dni wyjechałaś? W majówkę byłam właśnie w Wiedniu. I w sumie jeszcze byłam w Dreźnie. To wyszło tak bardzo spontanicznie, bo z kolegą chcieliśmy jechać gdzieś tam do Krakowa, ale sprawdziliśmy pogodę i się okazało, że pada, więc stwierdziliśmy, że po prostu zatrzyma się jakieś auto, zapytamy się, dokąd jedzie i pojedziemy po prostu tam, gdzie ta osoba. No i akurat pan jechał do Drezna. No i właśnie, ale w przypadku takich autostopów jesteś dziewczyną. Podróżujesz sama albo z jedną koleżanką. No, ale nie, właśnie sama nie. Podróżuję. Sama nie, no dobrze, to zazwyczaj z jedną koleżanką lub kolegą. No ale mimo wszystko jest to takie wyjście w nieznane, w wielki, niebezpieczny świat. I co, nie boisz się? No,
nie jest to niebezpieczne? Nie, nie, to nie jest niebezpieczne. Znaczy tak się właśnie może kojarzyć, nie, że wsiadasz z obcymi ludźmi do auta, ale no tak naprawdę to w większości zatrzymują się ludzie, którzy sami jeździli kiedyś stopem i to są no tacy bardzo otwarci ludzie, zwłaszcza ja w ogóle mówię zawsze, że to widać po oczach, że się ktoś zatrzymuje, ja od razu wiem, że ta osoba jest dobra i po prostu wsiadam. Czyli dobre oczy, dobrze podwożą. Tak. No właśnie, czy lepiej podróżować jest samemu, czy w grupie? Wiadomo, w grupie bezpiecznej, no ale to może powodować pewne problemy w podwiezieniu. Nie każdy samochód ma tyle wolnych miejsc, żeby wszystkich podwieźć. No to jest prawda i często właśnie mi się wydaje, że ludzie w ogóle często pokazują, jak tam my łapiemy stopa i ludzie przejeżdżają i pokazują nam, że są zapakowani, nie mają miejsca, a tak to by chętnie wzięli. No i... Nie wiem, ale według mnie lepiej jest podróżować z kimś, bo potem jak się na przykład właśnie gdzieś utknie, albo się ma jakiś kryzys w podróży, albo nie wiem, no ogólnie można się dzielić tym wszystkim, co się przeżywa podczas podróży z tą drugą osobą. Więc według mnie lepiej jechać z kimś, nawet sobie dłużej poczekać na stopa, niż jechać samemu. A czy ludzie chętnie was biorą? Czy łatwo jest znaleźć taką autostopową podwózkę? No jasne. Tak? Nie trzeba czekać paru godzin. Nie. Znaczy wiadomo, jak się ustawisz w centrum miasta, no to wtedy możesz, no to możesz sobie postać parę godzin. Czyli raczej, żeby przejechać ze Szczepankowa na Grunwald, to raczej autostopu nie polecasz. Nie. No to chyba, żeby była jakaś taka prosta droga. Ale no jak, no tak jak mówisz, to właśnie ciężko, myślę. No i właśnie spotykacie różnych ludzi, różne osoby was podwożą. Kto was podwozi? Wspominałeś, że najczęściej są to ci, którzy sami wcześniej korzystali z autostopu. Tak, dokładnie. Zawsze robimy na początku taki wywiad i się pytamy właśnie, czy dana osoba, ten kierowca, czy sam kiedyś jeździł. No i zazwyczaj mówią, że tak, w dzieciństwie bardzo dużo jeździłem, nie? No, a czasami się też zdarza, że ludzie mówią, że nie, że pierwszy raz właśnie was wzięliśmy, że tak nas coś tknęło, jak was zobaczyliśmy, że musieliśmy się zatrzymać. No. To jest bardzo ważna część tej autostopowej podróży. Jest jakiś cel, ale chyba też bardzo ważny jest sam ten przejazd, te osoby, których spotykacie. Jak wygląda taka podwózka? Rozmawiacie? Czy śpicie? Czy jak to wygląda? Głównie dlatego, w sensie to jest jeden z powodów, żeby w ogóle jeździć tym autostopem, że można poznać mnóstwo różnych ludzi. Każdy z tych ludzi jest inny. W ogóle oni się dzielą swoimi... No, opowiadają nam całe swoje życie. Można się tylu rzeczy dowiedzieć. Na przykład dwa razy to ja w ogóle dostałam propozycję pracy, bo tam mówiłam właśnie, że pracuję jako ratownik na basenie i właśnie kierowca mówi, a bo ja mam sieć hoteli i tam właśnie poszukujemy ratowników, dał mi numer. Nie? Bo Marta jest też ratownikiem wodnym. No i właśnie dostałam, i dwa razy mi się tak zdarzyło, że dostałam propozycję pracy, więc no, śmiesznie. Czasami podwożą nas ludzie sławni. Co się zdarzyło, się na przykład, że zatrzymał się ten Krzysztof Radzikowski. Tak? Mm-hmm. I potem pamiętam, że w telewizji tam oglądamy, mówię, że podwoził mnie stopem kiedyś. No, bardzo, bardzo różni ludzie. Wiadomo, głównie zatrzymują się mężczyźni, bo kobiety mają mniejsze zaufanie trochę. Ale myślę, że no nie wiem, nie ma jakiejś reguły. Mm-hmm. I często są to też chyba kierowcy ciężarówek, tirów? Tak. To muszą być też niesamowite historie tych osób, które was podwożą, z tak, którymi jeździcie. Tak, no, oni jeżdżą zazwyczaj, są właśnie wtedy w pracy, jadą z jednego miejsca Polski w drugie albo gdzieś tam za granicą, no i im się nudzi i po prostu chcą sobie z kimś pogadać. No i nieraz się tak właśnie zdarza, że wsiadamy i oni sami nam zaczynają opowiadać, jak to mają podwójne życie, że są w domu tylko raz na miesiąc, a tak to właśnie gdzieś tam za granicą. To jeżeli chodzi o właśnie kierowców ciężarówek i tak, 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 tak. O czym wam jeszcze opowiadają ci kierowcy? Nie wiem, no. Opowiadają, jak wygląda ich praca. Ja to już w ogóle wiem dokładnie, jak wygląda praca tirowca.
że no tam jak tam wyglądają te przerwy. Raz nawet pomagałyśmy w załadunku na lotnisku w Belgii jednemu tam właśnie kierowcy. No, głównie opowiadają o swoim życiu w sumie. Tyle o ludziach, którzy was podwożą i o autostopie. A do tego autostopu wracamy po muzycznej przerwie. No i w tej przerwie wcale się nie zatrzymujemy, bo nadal jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Wracamy do autostopu i do naszej rozmowy z Martą Richter. Cieszymy się, że jesteś z nami. I Marta podczas tej muzycznej przerwy, kiedy sobie tutaj troszeczkę gaworzyliśmy, przyznała się, że tak ją inspirują te wszystkie podróże i osoby, które ją podwożą, zwłaszcza tirowcy, że kiedyś w początkowych swoich przygodach z autostopem chciała zostać kierowcą tira. Przepraszam, Marta, ale co, nadal takie marzenie gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy siedzi? To jest taka opcja awaryjna. jak studia się nie udadzą, jak praca się nie uda. Autostop to jest taka rzecz, taka przygoda, w której trzeba zaufać i ludziom, i pewnie Panu Bogu, i samochodom, do którym się wsiada. No ale wtedy też spotykają cię takie najpiękniejsze doświadczenia, najpiękniejsze przygody. Jest to taka podróż w nieznane trochę. Jakie najpiękniejsze przygody cię spotkały? Najpiękniejsze przygody to można wymieniać i wymieniać. W sensie, no faktycznie trzeba bardzo zaufać. Ale no, ja jestem zdania, że jak ja to powiedziałam ostatnio, po burzy zawsze wychodzi słońce. I zawsze jak się dzieją jakieś takie kryzysowe rzeczy, to nagle po prostu z nieba nam spada pomoc. Na przykład taka moja ulubiona historia z Gibraltaru. Podróżowałyśmy z przyjaciółką z samym namiotem i z plecakami. I ta podróż nam zajęła 16 dni właśnie na ten Gibraltar. No i nie miałyśmy ogarniętego noclegu. Miałyśmy przeznaczone tylko 3 euro na dzień. Więc bardzo nisko budżetowy wyjazd. No i dotarłyśmy na ten Gibraltar. I tak się rozglądamy za miejscem, gdzie można rozbić namiot, ale średnio mogłyśmy coś tam znaleźć i byłyśmy takie załamane, usiadłyśmy na ławce, no. I słyszymy, że idzie jakaś Polka z dzieckiem, więc do niej od razu tam podeszłyśmy, zagadałyśmy, czy się orientuje, czy gdzieś tutaj można rozbić w okolicy namiot, bo jesteśmy, nie mamy właśnie noclegu, przyjechałyśmy z Polski autostopem i w ogóle. Ona mówi: wiecie co, dziewczyny, nie wiem, ale jak coś, to mój jacht stoi w marinie, więc możecie spać u mnie. No i miałyśmy nocleg u polskiej kapitan na Gibraltarze, na drugim końcu Europy, więc no naprawdę niesamowite. No było mnóstwo takich historii, na przykład, że było strasznie gorąco, byłyśmy wymęczone i nagle po kilku godzinach stania ktoś się zatrzymuje i mówi: o dziewczyny, chodźcie, zapraszam was na obiad, i zapraszali nas do domu, jeszcze pozwalali nam się umyć u siebie, więc no naprawdę niesamowite historie. Jeszcze jedna taka historia, to jak wracałyśmy z tego Gibraltaru, gdzieś na północy Hiszpanii, była jakoś godzina 21 i zatrzymuje się kobieta i powiedziała, że może nas podwieźć na parking, gdzie jest mnóstwo tirów, które będą jechać do Polski. Ale jakby co, to możemy też u niej przenocować. No i stwierdziłyśmy, że w sumie jest późno, to spoko pomysł. No i okazało się, że ona w ogóle mieszka w wielkim domu w środku lasu. Dom cały z kamienia. Ta kobieta w ogóle jest byłą dziennikarką hiszpańską. Mnóstwo ciekawych historii nam opowiadała. No, ona ogólnie ten swój dom wynajmuje jako hotel. Ma kilka kilometrów tam do oceanu. No i następnego dnia rano powiedziała nam, że mamy do niej mówić ciociu i że mamy do niej przyjeżdżać, kiedy tylko chcemy, na wakacje. No więc naprawdę piękne. No właśnie, to też jest fajne, że oprócz tych osób, które was podwożą,
od nich słyszycie ciekawe historie, to później jeszcze ciekawe osoby was goszczą i ciekawe osoby spotykacie. I też mówiłaś mi kiedyś, że spotkaliście pełen autokar piłkarzy z Mozambiku. Taka historia też była, prawda? Tak, było. To było gdzieś w okolicach Fatimy. Pamiętam, że było nam strasznie gorąco. No i tam było mnóstwo autokarów. Myślałyśmy, że właśnie z wycieczkami do tej Fatimy. I tak stwierdziłyśmy, że w sumie fajnie by było sobie pojechać chociaż kawałek takim autokarem z klimatyzacją i w ogóle. No i stwierdziłyśmy, że dobra, łapiemy stopa. No i zatrzymał się jeden autokar i wchodzimy do środka, a tam właśnie drużyna piłkarska z Mozambiku jeszcze nas nagrywali na relacje na Facebooku. Jesteśmy na ich czyli stronie można to na Facebooku. Obejrzeć. Tak, oczywiście można to obejrzeć. No i też to nas zapraszali i mówili, że mamy wpadać do Mozambiku. Mhm. I jak wygląda taka podróż autokarem z piłkarzami z Mozambiku? Pewnie jest radośnie. Jest bardzo śmiesznie. No, gadaliśmy sobie, śmialiśmy się. Oni byli w ogóle po jakimś meczu. No. No ale chyba nie zawsze jest tak kolorowo. Czasem podwózka może się znaleźć, ale czasem też nie i trzeba na przykład spać na dworze, albo trzeba dłużej poczekać. Bywają kryzysowe momenty, prawda? Oczywiście, wiele razy się zdarzało właśnie, że no po prostu wtedy rozbija, jak nie znajdzie się podwózka, no to na przykład w ogóle w Hiszpanii to stacje na autostradach są zamykane na przykład o 22. No i wtedy nikt już nie zajeżdża na taką stację, nie ma ruchu, no i no niestety musimy rozbijać namiot gdzieś tam za tą stacją. Nieraz właśnie spałyśmy przy autostradzie. W jakimś dużym mieście, no to na lotnisku na przykład spałyśmy w Lizbonie. Na przykład miałyśmy jeszcze taką bardzo kryzysową sytuację, jak jechałyśmy właśnie na ten Gibraltar, to stwierdziłyśmy, że chcemy dojechać tam jak najszybciej i że nie będziemy spały w jedną stronę. Mm-hmm. No i byłyśmy tak już jakieś ponad 50 godzin bez snu. Oj. I stwierdziłyśmy, że no w sumie to mogłybyśmy jednak znaleźć sobie jakiś nocleg, ale byłyśmy w centrum Barcelony. Stałyśmy tam jakieś 8 godzin. Ludzie nam robili zdjęcia, bo tak długo tam stałyśmy. No i po pewnym czasie podchodzi do nas kobieta i mówi, że dziewczyny, wy tutaj nic nie złapiecie, że lepiej weźcie sobie tam metrem, dojedźcie kawałek za Barcelonę. Tam jest taka plaża, pokazała nam na mapie i mówi, że ona tam już spała z 5 razy, że mamy sobie tam przenocować, bo to już było dosyć późno. No i tak zrobiłyśmy i popełniłyśmy wtedy tak zwany grzech autostopowy, czyli wydałyśmy jakieś 2 euro na transport, czego nie powinno się robić podczas takiej podróży, ale no, musiałyśmy to zrobić. No i dojechałyśmy na tą plażę i się okazało, że tam jest zakaz w ogóle rozbijania namiotów. Więc musiałyśmy położyć się w śpiworach pod gołym niebem. No, ale nie byłyśmy tam same, mnóstwo ludzi też tam tak spało. W nocy jeszcze ja się budzę, patrzę jakieś światło i się okazało, że w ogóle jakaś jeździła tam maszyna czyszcząca plażę, więc trzeba było zmieniać cały czas miejsce. No ale wspominam to jako ciekawe doświadczenie. A ile godzin najdłużej czekaliście, żeby złapać taki autostop? No nie licząc właśnie takich nocek, że o 22 była zamknięta stacja i musiałyśmy czekać do rana, no to chyba właśnie te 8 godzin w tej Barcelonie tak najbardziej zapamiętałam. Tak to jeszcze raz jak z kolegą jechałam, to staliśmy 3 godziny, żeby wyjechać w ogóle z Poznania. To też było dosyć długo, już wtedy byłam załamana. No, ale tak średnio to się czeka tak myślę z 15 minut, jeśli ktoś zazwyczaj już zatrzymuje. Były momenty, w których poznawałaś świat na pewno podczas takich podróży. I to nie byle jak, ponieważ dużo zaufania tam trzeba włożyć, dużo ludzi się poznaje. I czy było coś takiego, co cię zaskoczyło podczas tych podróży? Jakieś historie, które może coś pozwoliły zmienić w twoim patrzeniu na świat? Znaczy ogólnie to jest takie piękne w autostopie, że jak jedziesz, to nie jedziesz właśnie w takie miejsce typowo turystyczne, tylko wjeżdżasz na przykład do jakichś małych miasteczek i możesz zobaczyć takie normalne życie takich zwykłych ludzi, nie? I no taką codzienność po prostu, jak to wygląda w innych krajach, czy tam w innych miastach. No nie wiem, to mnie tak jakoś bardzo poruszyło. Pamiętam też, jak opowiadałeś mi kiedyś, że podwiozła was para uchodźców.
Tak, tak, tak. No, to było w Norwegii. Oni nas wzięli i się okazało... I tam z nimi rozmawiamy, że czemu nas w sumie wzięli, a oni mówią, że ktoś nam kiedyś w ten sam sposób pomógł, no i musieliśmy się teraz odwdzięczyć. No i w sumie takich sytuacji było kilka. Tą z Norwegii tak najbardziej zapamiętałam. No, ale ludzie często właśnie chcą po prostu jakby się zrewanżować za coś, co kiedyś dostali jakby od kogoś innego, nie? I autostop to jest dobra rzecz, w której można pomóc ludziom. Dokładnie. I wiem, że na początku mówiłeś, że to wcale nie jest nic takiego strasznego i że jest w miarę bezpiecznie, ale czy były takie momenty, w których się bałaś? Jakieś takie szczególne przygody, w których się szczególnie bałaś? No zdarza się, że niektórzy kierowcy prowadzą dość... Szybko. Tak. Ale, no nie wiem, ja lubię adrenalinę, więc dla mnie to jest fajne, ale czasami przesadzają. Raz wsiadłyśmy właśnie w nocy do dwóch chłopaków i oni jechali chyba autostradą z 250 na godzinę. Jeszcze mieli zbitą szybę w oknie, więc normalnie myślałyśmy, że to już koniec. Jak wysiadłyśmy, to z 15 minut musiałyśmy chłonąć i jeszcze się potem okazało, że jakiś kolejny kierowca do nas podwoził, powiedział, że na tej drodze jechało jakieś czarne BMW i tam właśnie młody chłopak strasznie przekraczał prędkość i że jest samochód do kasacji. Więc no jest możliwe, że to było właśnie to auto, no, którym wcześniej jechałyśmy, także no strasznie. Dużo by w sumie mówić takich sytuacji. Ale jakiś poważny przygód z policją nie mieliście? Nie, były oczywiście z policją przygody. W sumie kilka razy nas policja skądś wywodziła, mandatu nigdy nie dostałyśmy. Raz nas, to było w Polsce, pewien kierowca nas wysadził na jakimś rozjeździe na autostradzie, to było, i stałyśmy na środku węzła, czy jak to się mówi. No i łapiemy stopa, no bo tam wokół były pola i no nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić. No i podjeżdża po pewnym czasie policja i mówią, że dostali zgłoszenie, że dwie dziewczyny biegają po węźle i zakłócają ruch. No, ale my coś tam powiedzieliśmy, że i was jeszcze tutaj podwieźli. Nas kierowca wysadził, no i nas podwieźli. Jeszcze to była taka też słaba sytuacja. Jechałyśmy z jakimś tam mężczyzną z Francji miał nas zawieźć do Barcelony, ale powiedział, że jest strasznie zmęczony i że musi sobie zrobić postój. I zjechał z autostrady, jakoś to było, nie wiem, koło pierwszej w nocy i nas wysadził i się okazało, że jesteśmy w najniebezpieczniejszej dzielnicy Hiszpanii. Podjechała w ogóle policja i tam się pytają, że dziewczyny, co wy tutaj robicie, że tu jest pełno mafii, w ogóle jakieś kluby nocne i w ogóle, że taki rejon, że co my tutaj robimy. No, ale ostatecznie też nas tam wywieźli do pobliskiego miasta. No ja się teraz zastanawiam, czy po pierwsze twoi rodzice albo bliscy tego słuchają i czy nadal będą pozwalać ci na takie przygody. Znaczy, no. Opowiadam te wszystkie przygody. No wiadomo, bliscy się zawsze stresują, jak gdzieś jadę, ale mam stały kontakt właśnie tam z rodziną, zawsze im piszę, gdzie jestem. Na początku to w ogóle wysyłałam numery rejestracyjne wszystkich samochodów. Teraz już zapominam i raczej tego nie robię. Chyba, że jest naprawdę strasznie, to wysyłam nawet rysopis kierowcy i w ogóle. Ale nie, raczej już się wszyscy przyzwyczaili. Trzeba zawsze sobie zrobić selfie przed podróżą. Dokładnie. I wysłać do rodziny. A tak się zastanawiam, bo chodzą plotki, że dziewczynom łatwiej jest złapać taki autostop niż chłopakom. Plotki. Wszyscy tak gadają, że tłumaczą się tak, żeby nie jeździć. Nie, ja uważam, że no, mamy takiego plusa, że właśnie kobiety się chętniej zatrzymają, żeby właśnie wziąć, jak widzą dziewczyny. Że nam właśnie kobiety mówią, że no, jakby stało dwóch chłopaków, to już bym się nie zatrzymała, nie? Ale no, ja mam znajomych chłopaków, którzy jeżdżą normalnie też stopem sami albo właśnie też w parach i myślę, że to aż takiego znaczenia nie ma, w sensie, że się da. Mamy może no, troszkę łatwiej z tego względu, że właśnie kobiety też się zatrzymują, nie? A czy trzeba znać język, żeby
po różnych zakątkach świata autostopem jeździć, no bo przecież w różnych zakątkach świata są kierowcy, którzy angielskiego nie znają i wtedy trzeba się jakoś porozumieć. Oczywiście, że fajnie mówić w ogóle w kilku językach, ale no to wydaje mi się, w sensie można nawet znać tylko jeden język, angielski wystarczy i jakieś tam, jak jedziesz do danego kraju, to nauczyć się po prostu tam podstawowych jakichś zwrotów, żeby umieć po prostu się na przykład zapytać, dokąd jedziesz, tak? My właśnie jak jechałyśmy do Hiszpanii, nauczyłyśmy się kilku podstawowych słów, tam stacja benzynowa, autostrada, gdzie jedziesz. No i na tej podstawie się właśnie komunikowałyśmy z kierowcami, którzy nie potrafili mówić po angielsku, a w Hiszpanii niestety to się często zdarzało. No albo zawsze jest Google tłumacz, nie? I można sobie jakoś poradzić. Oczywiście. Albo na migi, nie? Jak łapać takiego autostopa? Jak najlepiej złapać? No, trzeba wyciągnąć kciuk do góry, stanąć sobie przy drodze i czekać. Czyli nic trudnego. Nie, to jest bardzo proste, myślę. A jak zacząć? Też stanąć na ulicy i machać kciukiem? Znaczy właśnie, to jest jeszcze ważne, żeby się ustawić w dobrym miejscu. Bo tak jak mówię, jak się ustawisz w centrum miasta, no to nikt się raczej nie zatrzyma, będą się tylko na ciebie dziwnie patrzeć. Trzeba stanąć, najlepiej sobie, jest wiele stron takich, czy tam aplikacji właśnie autostopowych, gdzie na przykład autostopowicze zaznaczają miejsca, w których łapali stopa i jest na przykład żółta, czerwona i zielona kropka. I tam zielona to znaczy, że tam bardzo łatwo złapać stopa i zazwyczaj najlepiej się właśnie udać w miejsce, gdzie jest ta zielona kropka. Albo można sobie samemu sprawdzić na mapie. Najlepiej stać w miejscu, gdzie samochód się może normalnie ze spokojem zatrzymać, żeby tam nie sprawiać problemów w ruchu drogowym. Czyli no, przystanek autobusowy albo najlepiej na stacji benzynowej, bo kierowcy zazwyczaj tankują właśnie przed jakimiś dłuższymi podróżami. No na autostradzie na przykład to nie można łapać, wiadomo, bo od razu mandat. No. Czyli to autostopowanie dziś i dawniej trochę się różni, bo teraz mamy jakieś aplikacje, jakieś strony, które mogą nam pomóc. Teraz myślę, jest łatwiej. A to właśnie kiedyś było bardziej popularne. Teraz jakby te wszystkie aplikacje nam to ułatwiają, a mniej ludzi, mam wrażenie, jeździ. A co lubisz w tym autostopowaniu tak najbardziej? Dużo rzeczy lubię najbardziej. No fajne jest to, że siedzę sobie w domu, a za parę godzin mogę być już parę set kilometrów w ogóle gdzieś w innym kraju. To jest na pewno takie niesamowite i taka wolność jakby, nie? Że zapominasz w ogóle o normalnym życiu, że tak powiem. No i po prostu w ogóle samo siedzenie w samochodzie, jak już jesteś gdzieś tam na przykład w Hiszpanii, patrzenie za okno to jest w ogóle dla mnie takie fajne, nie? Masz inny krajobraz i w ogóle. No rozmowy z ludźmi to przede wszystkim, nie? Z tymi wszystkimi kierowcami można poznać. Ja na przykład z niektórymi to mam kontakt do teraz, tam sobie piszemy. Co jeszcze? No i jeszcze oczywiście to, że potem jak, bo ja lubię podróżować tak bardzo nisko budżetowo, tak jakby, nie wiem, sobie robię taki survival, że tak powiem, no za 3 euro na dzień. No, bez żadnego tam ogarniętego noclegu i w ogóle. No i potem jak wracasz do domu, to się tak docenia własne łóżko i prysznic, że to jest po prostu niepojęte. No właśnie, a czy ten autostop? Bo tak regularnie używasz autostopu, tej przygody od paru lat. Czy jakoś zmieniło się twoje życie? Stałaś się bardziej odważna? Może czegoś się nauczyłaś? No myślę, że na pewno się stałam bardziej odważna. No to mi pomaga na pewno się odstresować, jak jest, nie wiem, sesja na studiach albo coś i sobie pojadę przed tą sesją na takiego stopa, to nie wiem, mam taką jakąś pozytywną energię w sobie po takim wyjeździe na pewno, nie? A jakie masz takie autostopowe marzenia na najbliższe lata, najbliższe wyjazdy? Nie wiem, czy tego mogę zdradzać. Planuję,
No tak, tego się nie planuje raczej. W sensie to wychodzi spontanicznie, tak jak mówię. Kilka razy już było tak, że miałam zaplanowane z kimś tam, że pojedziemy gdzieś tam i potem się okazało, że tam będzie słaba pogoda, no i zupełnie w drugą stronę pojechaliśmy, nie? No, chciałabym na pewno gdzieś dalej. W ogóle ja mam taki plan, żeby odwiedzić wszystkie kraje Europy i potem jeszcze, żeby na każdym kontynencie być. Jeszcze jest w ogóle coś takiego jak jachtostop, że można złapać jacht na stopa i wtedy no to już w ogóle jest bajka. A potem jeszcze na Księżyc i jeszcze no, dalej. Dokładnie. Marta, dziękujemy ci za wizytę w naszym studio, za twoją opowieść. Z nami była Marta Lister i jej głos o autostopie właśnie dołącza do tych, którzy tutaj między nami swoim doświadczeniem się dzielą. Dziękujemy, Marta. A ten autostop to może być dobra sprawa, dobra rzecz, dobry pomysł na zbliżające się wakacje, więc jeżeli jeszcze autostopem nigdy nie jechaliście, to może warto spróbować, a potem może jeszcze jachtostop i jeszcze dalej. Dziękujemy ci, Marto, bardzo za wizytę w naszym studio. Dzięki. I my jeszcze zapraszamy i przypominamy o naszych mediach społecznościowych. Między nami mówiąc jest na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, gdzie można te wszystkie nasze audycje usłyszeć jeszcze raz, oraz na Spotify, gdzie również można je usłyszeć. Zapraszamy serdecznie, polecamy. No i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.